Witam serdecznie w grze Tomb Raider Lara Croft i jest przed walką z wilkiem, który właśnie w ostatnim odcinku mnie zagryzł z 30 razy. Teraz ja go zajebię. Chodź tu, kurwa, wilku. Strzałeczki, boki, 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 i kopniak, i i dzida w łeb. I co teraz mówi? Naciskaj, 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 naciskaj. Jeb mu, kurwa, w serce, jest! Wreszcie zajebałem tego wilka. Jak ja się cieszę, kurwa. Gibbon? Tak, tak. A ty grałeś w drugą część Tomb Raidera, tak? No, grałem w wiele części, począwszy od pierwszej, która mnie zachwyciła. No, dwójka była rewelacyjna. No, dwójka była niesamowita. Już zasysał właśnie teraz. No ładnie, dosyć leci, bo 670 kilobajtów nie przeciągnę. Czyli jak pójdę do pracy na drugą zmianę, to powinienem przyjść i zastać zastanego Tomb Raidera. A, czekaj. Aha, muszę podpalić to. Gołębie. Tak, tu się patrzę, szukam ognia. Ale nie mam ognia. Masz ogień? Nie mam. Mam zapalniczkę. Aha, tu jest, czekaj, w to strzelę. Co? Powiem, Vitore, Epic, Jak zainstalowałem tego Utorenta, to zacząłem pobierać wyścigstwo. No, Utorent to moim zdaniem jest najlepszy program. Dobry, dobra, ale nie wiem, co to w ogóle Utorent, Epic, Real Time. 218 mega, to jest. Aha. Jeszcze ja to zatrzymam. Kurde. To powinienem podpalić, ale nie podpalę to. Dobra, trudno, nie podpalę tego. Dobra, czyli muszę iść tam. Dobra, to schodzimy na dół. A jest! Czekaj, nie, nie jest. Dobra, trudno. Aha, mogę włamać te drzwi w zasadzie. A nie, nie mogę. No, spolszczenie będę miał. No, niestety spolszczenie mi też wolno szło. No, fajnie, fajnie. Dobra. Idziemy do tego mojego kumpla, który stracił stracił tą plecaczek, apteczkę i teraz mu musimy pogryzły go wilki, wiesz? Musimy mu dać morfiny. Okej. Trzeba cię połatać. Dobra, Lara. Połataj go, a ja to pominę. Dobra. Koleś jest połatany, się budzi. I oczywiście, Gibbon, to jest tak, ten Tomb Raider, tak mówiłem, Tomb Raider, to jest jakby gra w grze, to nie jest tak jakby, wiesz, siódma część Tomb Raidera, tylko ona jest zrobiona tak, jakby to była osobna gra, tak jakby zaczyna się od tego, jak ona jeszcze nie jest tą słynną po prostu babą, która wszystkich rozpieprza, nie? No i bardzo dobrze. Gdzie taka młoda dama nauczyłaś? I, ale tak naprawdę ona... ma niezłego o, jeden punkt umiejętności. Wypróbuj ten czekan tam na ścianie. Można też budować umiejętności, wiesz? Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, czyli ona mnie jakby przez cały czas przygotowywała mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. To już mamy. Zabijają i rekrutują, ale sztuka, zdobyć dodatkowe tonie. To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czy kolekcjoner kości, naboi, kartografia, co to kurwa? Czekaj, to dam sobie stąd.
Maksymalna ilość amunicji to nie duży udźwig. Likwiduj wrogów z finezją. To już mam. Wykańczaj wrogów całymi przyłożeniem. A wezmę sobie umiejętność sztukę zabijania. A nie mogę, cholera. Tego też nie mogę. Dobra. A bo czekaj. Nie wiem, jaką umiejętność teraz wziąć. Dodatkowy rząd. Skrzynie, schowki. Dzięki, dokładnie. Amunicję. Dobra, to weźmiemy po prostu. A, lepsze przeszukiwanie skrzynek, no i tyle. Dobra. I zobaczę, czy mogę ulepszyć jakąś broń. Czyli tu mamy osprzęt. A, mamy tylko 86, to za mało. Dobra. Czyli co? Mam się gdzieś wspinać teraz. Czyli znowu tam mam iść? Cholera. Aha, czyli nauczyłem się nowej umiejętności, chyba jakiegoś tam wspinania. Sprawdzimy to. Dam bramę. Wespnę się tam. O, przy pomocy czekana zapierdala się wspina, wiesz? Ona jest kurwa niesamowita, chłopie. Ale powiem ci, że ta dwójeczka to mi się zajebiście podobała. Już ta trzecia część już mniej, nie? No, Paja, jesteśmy jednak dość wiekowymi graczami. No. Jakby na to nie patrzeć, graliśmy dużo więcej gier niż ta młodzież, która nie grała na pewno w Tomb Raidera w dwójkę, no. Ale nie, jest klimacik, troszeczkę jest do tych Tomb Raiderów. Ona, wiesz, cały czas wygląda bardzo podobnie do... Chociaż w dwójeczce to jednak te piksele było widać, nie? Czekaj, przeszkodź w kierunku... Jest, zbiłem, czekam. Dobra. A jak tam w ogóle po patchu jakieś... Już ja tam i tak nie robię tych tych odgrytoli, na razie olewam to. Ja mam jeszcze połowę niezrobionych, połowę. Także no, po prostu nie nęcą mnie na razie te odgrytoli. Grałem przejrzystko, bo temu przyjdziemy się robi, to jej masakra. Za jednym strzałem zbiął mi 2000 maków. Ten dziesiąty, nie? No, kurde, no tak jest porażkowo, nie? No, ale ja gram już szóstym tierem TDK. Tu też w sumie mogę nam zdobyć, no ale jakoś tak nie wiem. Ja mam jeszcze do kupienia masę czołgów, które odblokowałem jeszcze SF-a. W życiu tutaj nie dotrą! Także kurde, no ja mam wiesz, tyle czołgów, że mam co kupować jeszcze. Mam 71 do kupienia. Mam tego Brytola 9 tier do kupienia. Kurde, ja mam masę czołgów do kupienia. A kasy nie, tu się mu pogrę za ryczami. No, ale wiesz co, powiem ci, ten piąty tier TDK już ma ponad 200 pancerza z przodu, nie? Na piątym tierze. Ja wiem, trafiło mi się też wczoraj z Michela. 101 zdaje się na bokach i tył. Nie no, tragedia. Wśród są przesadzone, to na pewno jest nerfią, bo to jest niemożliwe. Rozmawiałem z... Muszą być nerfić, bo zdanie.
to, że po prostu zbyt twarde. Mało ich spotów mają. Czekaj, bo teraz troszkę się pogubiłem. Aha, dobra. Nie wiem, czy tam przeskoczę. Dobra, jest. Idziemy do gry. No, ale faktem Tomb Raider, dwójeczka i te wszystkie niesamowite lokalizacje, te... No i trzeba było dużo pomyśleć w ogóle, nie? No. Żeby coś zrobić, coś wykombinować. No to mi się udało, czy wiecie. Zarwało ładnie nocy, czy coś, nie? Wiesz co, wiesz, ta gra jest trochę łatwa, powiem ci, bo... Jeżeli nie wiem, co robić, to wystarczy, że przycisnę sobie Q i on mi pokazuje... O, czekaj. On mi pokazuje, gdzie są jakieś ważne miejsca. I po prostu... Łatwiej się gra. Czekaj, bo muszę teraz się wrócić. I spróbować zapalić w tym posążku ogień. Dobra. Okej, okay, czyli muszę teraz tam skoczyć. Zgaszę tylko sobie pochodnie. I idziemy dalej. Ciągle pada. Ciągle pada. Ciągle pada. Na ulicach jest mokro od powietrza. Reyes, znaleźliście Sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze. Spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Czekaj, co on to chce? Co, po drzewach mam łazić? Cholera, co? Trochę nie rozumiem, ale trudno. Idę tędy. Hej, stawaj! Mamy tu intruza! Uwaga, nie jest uzbrojony! Proszę! Skąd się nie musicie tego robić! Ty, ta Lara jest po prostu niesamowita. Mówi... Nie chcę... Alo! Zabiję cię! Należysz do mnie! Co, ona nie ma nabojów? Pora umierać! Teraz umrzesz! Nie! Co jest? Dobra.
Jakoś udało mi się przeżyć. Ale... mam naboje, to czemu... A jest! Coś mi nie wystrzelił, wiesz? Jak się ściąga? No, fajnie leci. Tak, wrócę z roboty. Ale ten matchmaking teraz to na Włocie są masakrycznie denny. Czyli? No stary, no kurde, na 10 tiery, czyli 8, 7 tam. Nie mam pojęcia, co ich wymyślili. Ma złe przeczucia. Mama dzwoni zaś. No cześć. No bo na razie nie jestem przy komputerze. Mówię ci, Rejesz, no, to jakaś mechaniczna usterka, a wiesz, nie to, no później, teraz, na razie, Alex. Na razie przy telewizorku sobie siedzę. No na razie cześć. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Nie ma jak dobra ściema mamusi. Hej. Hej! Kim jest ta mała liścia? No, no ale wiesz, no, bez przesady, nie? Ja tu gram. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Dobra, mogę ulepszyć ten. Łuczek sobie ulepszę. Czekaj. Cięciwa zawijką umożliwia szybsze strzelanie. A nie, większe pierdolnięcie sobie zrobię. Dobra. Mama chciała na Skype'ie ze mną pogadać. Syn jest chory. Dobra, co my tu mamy do zrobienia? Ta moneta ja znalazła się w obiegu Japonii. Oj, też chyba sobie pierdolę kawę. Kiedy masz tą drugą zmianę? Dzisiaj, o 14. Aha. Do której robisz? Do 10. Sprawdzę ten ulepszony łuk teraz. Ej! Ty! Nie celuj we mnie! Nie trzeba. No ale ci powiem fajnie, niekiedy na to sobie, kurwa, jak wchodzę i widzę takie stado ludzi na jednym kanale. Wszyscy kurwa nawijają, to też myślę, że kurwa. Ja tak wolę, wiesz, całą skromną ilość osób do 5. No, tylko... wiesz... jak powiedzieć tym osobom... chyba, że nie, zrobić no, ja kanał, na przykład... zmieniam kanał, bo idę no, no, pod kanał jakiś. Zrobić kanał na tesie, że... wiesz... że tylko... właśnie, możemy zrobić taki kanał. No można byłoby zrobić, na przykład taki... tylko channel admini mógłbym wchodzić. No, 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 coś takiego, no. Dobra. Nie wiem, co tu zrobić.
Zajebiście się z łuku strzela, wiesz? Ja wiem, Lara w żadnym odcinku chyba jeszcze łuków nie miała. O, mamy towarzystwo. Ja spróbuję to cicho załatwić. O, spaliłem się. O, Lara to jest po prostu koks, powiem ci. Niby dopiero rozpoczyna bycie po prostu niezłą, a już tak koksi. Ach, mam zeza, no ale dobra. Dobra, gdzie teraz iść? Fajnie, że nie ma takich wymagań też ta gra, wiesz? Chociaż ty teraz masz sprzęt, który pociągnie chyba wszystko, nie? Liczby. Może współrzędne? Czy ktoś chciał, żeby to zostało znalezione? Ale mam mecz ładny kur ze wronem. 3000 damage, 2 frazi. Kurwo wronem? No, jeszcze Rambo nie kupiłem, jeszcze tego kurwa następnego. No tylko kurwa. Jestem w takim miejscu. A, no przecież. Bunkier? Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Ciekawe, kto dawał głos z polskich aktorów Larze. A, zamarznąć można. Ten, podobno nie tak szczęśliwy. Ja słyszałem, że odbryski. Odbryski? No. Jest jeszcze opcja, że ten, hardkorowy koksu. Kilkadziesiąt osób, tym parę kobiet. Ojciec Magiasz przyprowadził jedną osobiście. Ale to mało, pewnie tak, okaże się wie... Podąża.
I nic. Nic, nic, nic. La 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 la. Ja mam tych strzał. Bo mam tego dużo strzałów. 17. Szyba wygląda na słabą. 4500 damage, kurwo, wronę. Ja pierdolę. Nic się pragnie. Będzie kurwa niezły wynik. Jak się rzuca lampami, wiesz czy nie wiesz? Nikt nie ucieknie. Normalnie, weźmie lampę do ręki i rzucę. Chyba nie tak. Czekaj. Szyba wygląda na słabą. Nie no, powiem ci, że świetna przygoda, wiesz, ta gierka. Nie ma dokąd uciec! Co u diabła? Popatrzę, jak umiera. Znaka mistrzostwa, obrońca, as pancerny, 4100, 96, 62 tysiące zarobione. O lol. Zajebiście, kurwa. Idź do diabła. Idź do diabła, mówią ludzie. Czekaj, co do tego. Nie wiem, na którym przycisku mam pochodnie. Ty wiesz? No, na przycisku przyciśnięty. Wawron dostał status bogu elitarnego. Yeah, mam Stena. Karabin maszynowy zdobyłem, wiesz? Zobaczymy, jak karabin. Teraz! Światła! Da! Idę po ciebie! To cholera, ma pistolet maszynowy! Teraz umrzesz!
Będzie karabin taki trochę niecelny. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o Tomb Raider, wiesz? No? Zazwyczaj we wszystkich częściach było tak, że ona automatycznie namierzała w zasadzie, nie? Tak, tak, no. Jak się pojawił ten, to automatycznie namierzanie było. No, tutaj jest inny sposób jednak namierzania, taki już bardziej FPS-owy, wiesz? Ale jest w porządku, wiesz? A jak z obracaniem kamerą te sprawy? Jest okej. Okay. Tam trzeba było dużo pracować głową w tamtych częściach. jest okej, wiesz? Laska jest fajna, naprawdę. Nowoczesna lala, wiesz? Co, jednak hardkorowy kopsu podpada głos? Dobra, to ja wyłączę już nagrywanie i dalej sobie już pogram bez nagrywania. Znaczy, to nagrywałeś kurwa cały czas, o no. No, to trzymajcie się. A ja ty pierdoły nawijam.